Dobra, więc pierwsze zadanie: znajdź instrukcję od Nadziei przy dziedzińcu Duma. Ogólnie nie widziałem teraz tego wpisu tam w wiadomościach, ale... Ale ogólnie spodobał mi się opis tych zadań właśnie w newsfeedzie. Że nie mogą podać za dużo szczegółów dotyczących tych zadań i że niby se wszystko musimy na wyspie znaleźć. I tu też to pisze: pogadamy jak dotrzesz na miejsce. Za bardzo ryzykuję, jeśli powiem teraz więcej. Więc będziemy mieli chyba jakieś special ops. Dali tą wyrzutnię fajerwerek specjalną. I z prezentów może wypaść medalion urodzinowy, który daje wam balony. Czyli totalnie useless. Dobra, chodźmy zebrać instrukcję. Odbierz telefon. Hej, to ja. Przepraszam za tę ściemę. Na tym kanale jesteśmy tylko my. Emma Frost to telepatka, więc musiałam upewnić się, że nasze łącza są chronione. Tony zrobił dla nas tłumiki mocy, by zmniejszyć psychiczny wpływ Emmy na tym obszarze. Upewnij się, że teren jest czysty i szykuj się do walki. O kurde. Ej, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, oni myślą. To mi się nie podoba, oni myślą. Oni myślą. Bo Doom może myśleć. Oni nie mogą myśleć. Dobra, co teraz? Użyj wieży meteorologicznej. W odrobinie majsterkowania możemy użyć tych stacji, aby zlokalizować agentów Emmy Frost. Czyli muszę czekać, aż się pojawi wieża. Jezus. Teraz. A weźmy to. Mamy. Rotem. Dobra, helmę. No i pierwsze zadanie zrobione. Dobra. Co mogę powiedzieć? Dziwni jesteście. Tak troszeczkę. Nie wiem, ja bym nie mógł tak grać. Mi by to... Nie wiem, ja bym się nie był w stanie skupić na tym, żeby celować myszką, a strzelać na klawiaturze. Dobra, co teraz? Wynajmij zwiadowcę lub specjalistę od zaopatrzenia. Nie mówiłam tego od czasu wizyty u kręgarza, ale tu potrzebny jest specjalista. Aha, jest tylko dwóch. Zobacz, ja zdążę. Dobra, jest. Chodź tu. Quick. Jest, dobra. Cisza i spokój. Możesz zaczynać rozstawiać tłumiki. Jakie tłumiki? Umieć wytłumiacze mocy Starka w Raft. Aha. A mogę nie? Maybe can I not? Teraz tak już tego nie zrobię, ale... Ale ja nie chcę. Nie wiem, ja się... Pierwszy raz, to jest pierwszy sezon, gdzie ja mam poczucie, że wykonując zadania czuję się podle. Dużo tu ludzi. Ja nie wiem, czemu ja boty nazywam ludźmi, ale dobra.
Szczerze? Nie wiem, czy H się czyta w języku hiszpańskim. Ogólnie musicie wiedzieć jedną rzecz. Moja wiedza języka angielskiego sprowadza się do tego, że ja głównie znam słówka, ale na przykład jak były te wszystkie jakieś czasy present simple, past continuous i tak dalej, ja do teraz nie jestem w stanie wam powiedzieć, czym to się konkretnie od siebie różni. I najlepsze jest to, że na wszelkiego rodzaju testach to zawsze było. Ja to robiłem po prostu na logikę. Moje podejście do zadań właśnie z tymi różnego rodzaju czasami to było na logikę. W sensie brałem sobie słowo, które miało pasować tam do tego zdania i po prostu sobie w głowie szukałem wersji, w której to słowo pasuje najbardziej logicznie w tym zdaniu. I to się zawsze sprawdzało. Ja mówię, ja jakby mnie ktoś w nocy teraz obudził i kazał, nie wiem, wymienić formułkę któregoś czasu, jak się to konkretnie tam dostosowuje i tak dalej, ja tego nie powiem. Ale ktoś mi powie zdanie i mi powie, że dopasowało do niego te konkretne słowo, dopasuje mu idealnie. Ja ogólnie wszystkie testy angielskie, jedyne na czym traciłem punkty, to było te wypracowanie na koniec i to najczęściej jakieś błędy gramatyczne. W sensie, nie wiem, literki mi zabrakło albo cokolwiek. Coś w tym stylu. To już ostatni. Ewa się nie ucieszy. Przeniosę nas z powrotem na główny kanał komunikacyjny. Musimy skoordynować atak. Nadzieja, zgłoś się! Wiem, Ema się wściekła. Pracujemy nad tym. Nie. To... nadajniki szczeliny odebrały wrogi sygnał. Naprawdę wielki, wrogi sygnał. Ten sygnał się zbliża. Tu? Nie. Nie jesteśmy gotowi. Za szybko. Jesteśmy gotowi. Ty jesteś. Nie jesteście. Zneutralizujmy M, potem zajmiemy się Wielgachem. Jesteście gotowi. Daj mi sekundę. You are not ready for this. Jak ja się cieszę, nie? Jak ja się cieszę, że to usłyszałem. To jest najlepsza wiadomość z tych zadań. A. Nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady! Doskonale. Doskonale? Tracę rozum właśnie wtedy, gdy muszę wziąć się w garść. Bohaterowie przepowiedni kochają kreować się na stoickie ikony sprawiedliwości. Ale nie, nie są. Krzyczą, płaczą. W rzadkich przypadkach niszczą pobliskie wiadro. Wiesz dlaczego? Bo zależy im, żeby się udało. To nie będzie miało znaczenia, jeśli dum nie zmiażdży. O, może cię zmiażdżyć jak maleńkiego robaczka, absolutnie. Ale twoja nieustępliwość, gorejąca pasja walki, nawet w obliczu ryzyka. To dlatego za tobą podążają nadzieją. To dlatego jesteś bohaterką. Więc zrób co musisz. Krzycz, płacz, rozumiem. Ale musisz spróbować. Bo jeśli spróbujesz, możesz wygrać. O kuźwa. O kuźwa. Tak spanikowanej nadziei się nie spodziewałem. Tak spanikowanej nadziei się nie spodziewałem. Ja
myślę, że jesteśmy gotowi na Duma. Nie jesteście. No nie wierzę. O, dobra. Ale już mi nic nie powiesz. No ty, Mendo. Podoba mi się ten tytuł. Podoba mi się ten tytuł. Izalek. Czekajcie. Dobra. Zobaczmy. Ja myślę, że jesteśmy gotowi na Duma. Znaczy, bardziej gotowa już nie będę. Boję się, przyznaję, ale i tak... Kurde, za szybko. Boję się, przyznaję, ale i tak to zrobię. Nie obiecam, że będzie idealnie. Ale mogę obiecać, że dopóki tu jestem, nie przestanę walczyć. No i po co? Po co? Przestań. Przestań walczyć. Przestań walczyć, dziewczyno. To nie ma sensu. Walka nie ma sensu. Zostaniesz zgnieciona. Zmiażdżona. Totalnie rozniesiona. Dobra.